Już tradycyjnie na placu Halera dzieci wraz z wiceprezydentem Tczewa przywitały jesień. Wydarzenie zostało okraszone występem artystycznym, o które zadbało przedszkole Sióstr Miłosierdzia, świętego Wincentego a Paulo. Tak, jesień już jest w Tczewie, nieodwołalnie. Czy wkomponowała się w codzienny krajobraz? No, może nie do końca. Jej piękno w pełnej krasie będziemy mogli podziwiać już wkrótce. Ale ta, która odwiedziła Tczew, przywitana została przez najmłodszych tczewian, pięknie ubranych na tę okazję. Chmurna i deszczowa pogoda nie przestraszyła dzieci z przedszkoli, szkół, które wraz z wiceprezydentem Tczewa Adamem Burczykiem czekały na nią. Nie boimy się, tak troszeczkę żartem, to chyba nas nie opuściła od wiosny, tak? O, przyszła zamiast lata, bo no, mamy bardzo deszczowe lato, bardzo dużo problemów nam to lato przyniosło, a może polska złota jesień, miejmy nadzieję, że tak będzie. Wiceprezydent w asyście dzieci odsłonił figurkę obecnej już pory roku, wzorowanej na tej zdobiącej dach jednej z pobliskich kamieniczek. Spotkanie, pomimo niesprzyjającej aury, było bardzo radosne i niezwykle kolorowe, okraszone występem artystycznym. Zaprezentowały się dzieci z przedszkola Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo. Recytowały wierszyki, śpiewały piosenki, tańczyły. To już jesień, ale jabłek pełna kieszeń. Wiatr postrącał dziś na ziemię, ja ze smakiem zaraz zjem je. Jak zwykle na najmłodszych czekały słodkie niespodzianki i upominki, które rozdawali uczniowie z zespołu szkół budowlanych i odzieżowych. A co o jesieni, która potrwa do 21 grudnia, mówiły dzieci? Czy cieszą się z jej nadejścia? Co lubią robić jesienią? Ja najbardziej lubię robić jesienią, zbierać liście, kasztany, żołędzie i robić z mamą wiosenny kącik. Lubię. A za co ją lubisz? Bo są kolorowe liście. A co robisz często jesienią? Zbierasz może coś z mamą w ogródku, w parku? A co? Kasztany, liście kolorowe. A co robisz z tych liści i kasztanów? Na przykład robię ludziki z mamą, kasztanowe. I bawisz się tymi ludzikami? Tak.